Cześć, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Duc, nade mną jest Hal, to są czarujące weekendy, dzisiaj jest niedziela. Sobotni odcinek nagrywałam dosłownie 10 minut temu i stwierdziłam przed chwilą, że żebyście nie myśleli, że nagrywam wszystko jednego dnia, to zrobię sobie warkoczyka i na pewno nie poznacie. W ogóle zrobiłam tego warkoczyka, tego randomowo sobie tam jakoś szybko zrobiłam i stwierdziłam, że czuję się jak dziecko, naprawdę, bo czułam się jak dzieciątko malutkie, ta słodka dziewczynka, ta słodka Agatka, która kiedyś chodziła do podstawówki. I taki flashback mi się zrobił. Ale okej, wracamy do Kingdom Rush. Z powrotem do dżungli. Będziemy się zagłębiać dzisiaj w jakąś rzekę, na której na pewno jest masę easter eggów, dlatego czym prędzej się tam wybieramy. Słuchajcie, dostaliśmy nowe ulepszenie do uczników chyba. Do uczników, dobra. W każdym razie wrogowie idą stąd i stąd, a te kwiaty będą zżerać. Właśnie, te kwiaty, słuchajcie, będą zżerać. Znalazłam ukrytą wiadomość, ale czat. Będą zżerać ludzi, którzy będą tu stać, czyli obok nich nie mogę stawiać żadnych baraków. To jest absolutnie zabronione i postaram się tego nie robić. Tymczasem mojego bohatera postawimy tutaj w nadziei, że ten kwiat go nie zeżre. Chyba, że będzie chodził tędy, no to wtedy go zeżre, idiota. I cóż. Tutaj stawiamy łuczników, tu stawiamy baraki. No tu chyba nie da rady mi ich zeżreć w żaden sposób, jest za daleko. Tu kolejnych łuczników, tu magów, a tu artyleria. I was od razu ulepszymy. Tak samo robimy tutaj łuczników. I tutaj nie mogę sobie żadnych baraków, słuchajcie, postawić. To jest zasadniczy problem. Dlatego będę musiała zainwestować w piratów i bukanierów. No ale nic, jakoś sobie przecież z tym poradzimy, nie? Nie ma rzeczy niemożliwych. I tutaj bym chciała jeszcze artylerię postawić, ale zostanie mi 100 golda, więc średnio mogę liczyć na jakieś dobre ulepszenia. Trzymajcie kciuki, może się uda. Takie bardzo prowizoryczne i nieprzemyślane było z mojej strony. To, co właśnie się tutaj stało, ale... Ale może się uda. Zastanawiam się, czy te krokodyle mogą ewentualnie coś tutaj, może jakieś, nie wiem, interakcje, cokolwiek. Ale widzę, że chyba nie bardzo. Dobra, tu mamy pierwszy problem. Dlatego tutaj natychmiast łuczników budujemy. Bo jak widać, ci tutaj okazali się za słabi. Ta strona jakoś sobie dała radę, pewnie dlatego, że tutaj mają trzeci level łuczników, tylko i wyłącznie. No ale nic. Poza tym sporo tych, widzicie, jest zablokowanych. O, widzicie, ożył kwiat i będzie zeżerał. Niech ich zeżera, a nie tych moich. Zobaczcie, że ich... Mówiłam, że zeżrę. Mówiłam. Wiedziałam, co ja robię. Tak. Dobrze, że ja grałam w to wcześniej, a nie robię tego na ślepo, bo wtedy byłoby kiepsko. Oj, bardzo kiepska, bo to było. Dobra, jak sobie to tutaj odkurzymy, to sobie tutaj baraki chyba postawimy. I tutaj będą dokładnie sobie chłopaki stali, będą zatrzymywać w krzyżowym ogniu wszystkich przeciwników. Może się uda. Może. Jeszcze wiecie co, brakuje mi tu takiej wstążeczki różowej. To już w ogóle było zajebiste. Teraz sobie ulepszamy te wieże, które mamy, a później się zajmiemy odkopywaniem całej reszty. Co, pamiętam, że tutaj jeszcze jakiś easter egg pewnie może być z tą rybą, może o. Przecież musi iść coś zrobić z tymi rybami. Bez potrzeby one by tu nie skakały, nie? Tak sobie myślę. No nie wierzę. No nie wierzę. Ukradli sobie trzcinę. Sobie rurki zainstalowali. I myślą, że są cwani, tak? Dobra, już ja sobie z wami poradzę. Już ja wam pokażę.
Dobra, dopóki nie dochodzą do tej linii, wszystko jest w porządku. Bym się mogła piratów zawołać właściwie. I kogo tutaj mamy? Will Turner i Morgan. Morgana nie kojarzę jako żadnego pirata. Z czego mogłabym kojarzyć Morgana jako pirata? Dajcie mi znać w komentarzach, bo wy na pewno wiecie. Wy zresztą wszystko wiecie. Albo inaczej, to Google wie. Nie żebym tutaj próbowała jakoś umniejszać waszą wiedzę, ale nie oszukujmy się, że wszyscy używamy Google'a. Szkoda, że nie idzie ich w tej wodzie tam jakoś dobić. Albo coś im zrobić, no przecież... Jakoś podtopić albo coś? Zabrać im nurki? O! Zażarło! Kim jest bukanier? Też Morganem. Spodziewałam się znowu Jacka, ale nie ma Jacka. No to trudno. Jack jest takim dobrym znakiem. Czy nie da się? Patrzcie, następna ukryta wiadomość płynęła. Okej, fruną latające. To było straszne masło maślane, ale to nic. W związku z czym trzeba by sobie ulepszyć wieżę uczników. Okej. Będzie szybko i łatwo i przyjemnie, jak sądzę. Ha! Zeżarł mi go! No zeżarł mi go, no nie wierzę, a myślałam, że jest tu bezpieczny. Co za głupi kwiat. No co za masakra. Ich masz zeżerać, a nie moich. Jak możesz. Głupia roślino. Tych zeżerać. No jak to się mogło stać? Nie, on nie może tu stać, bo tu nie... Nie. Niech cię kwiat zeżre, ty! Jest na pewno odporny na magię. Nie, ciągle nie wiem, jak rozpoznawać odporność na magię, kurczę. No chyba go nie przepuścimy. No nie róbcie sobie jaj, nie ma takiej opcji, żeby on dalej przeszedł. No po prostu nie ma, no chłopaki, bez jaj. On nie może być taki wytrwały, come on. Heroiczna walka w ogóle, masakra. Dobra. Się zajęłam jakimś tam przydactwem. Savage Warrior. Nie do wiary. Tutaj sobie chyba magów strzelimy, nie? Tak myślę. To by było chyba najrozsądniejsze wyjście. Jeszcze posiłki wezwiemy. I jeszcze meteorytów. Tak na wszelki wypadek, bo coś czuję, że zaraz będzie tutaj duży wypadek. Ale to nic. Przecież sobie poradzimy, musimy sobie poradzić. Boże, nie damy rady. Damy radę, przejdą tu. No, jedz ich więcej, kwiecie. Przydaj się na coś. Come on. Zeżeraj ich tam, po kolei. A widzicie, tutaj ten bukanie dużo robi, bo on jeszcze sobie rzuca porkami, czy tam butelkami. Niech sobie rzuca, czym chce, naprawdę. A, tutaj już nie strzelił. Zabili mi bohatera, no nie wierzę. Cholera jasna, nie! Nie idziecie dalej, absolutnie nie idziecie dalej. Nie wyrażam na to zgody. No przeszedł! Nie przeszedł. Kurde, ale się robi po prostu niebezpieczne. Dobra, ten przejdzie.
tym już nic nie zrobię. Ale jego może jeszcze zatrzymamy. No zabijcie ich, no Boże drogi. 19 żyć. Chyba pierwszy raz nam coś przelazło w tej części. Powiem wam, że się nie spodziewałam takiego obrotu sprawy, naprawdę. Nie spodziewałam się absolutnie. Tu trzeba baraki postawić koniecznie. I tutaj nie ma żadnej wieży magów. To też jest zajebisty błąd z mojej strony. No ale już trudno. Teoretycznie mogłabym tą wieżę zmienić na wieżę magów, ale już teraz nie chcę, bo szkoda mi pieniędzy po prostu na to. Tego tu sobie postawimy magów. A tą wieżę ulepszymy. I mamy nowego wroga. Spirit Shaman. Odporny na magię oczywiście. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości. Teraz z tej strony się zrobi po prostu klawa, nie? Jakaś masakra z tego wyjdzie, po prostu masakra. Might and magic. Tylko w ogóle mogła też te wieże polepszać. Tak sobie postawiłam i właściwie żadnych z nich pożytek. Żaden z nich pożytek, bo są po pierwsze za wolne. Drugie zadają za mało obrażeń. No, muszę przyznać, że to była bardzo nieprzemyślana obrona z mojej strony. To jest właściwie bardzo nieprzemyślana obrona z mojej strony. Ale może jeszcze to jakoś, wiecie, przetrwamy. Chłopaki dzielnie walczą. Jest ok. Dobrze, że nic mi się tu przez las nie przedziera, jak ostatnio. Jakiś szaman genialny. Albo nie wiadomo co. Wystarczy, że tą rzeką tu wyjdzie. Dobrze, więcej tam zeżryj, dobrze. Aja kwiatek, aja. Gdybym mogła cię pogłaskać, to bym cię pogłaskała. Wiecie co, tak wydaje mi się, że jak w danym levelu dają mi konkretny upgrade, to nie robią tego bez powodu i tak właściwie chyba powinnam bardzo na tym poziomie zainwestować w nich. Nie pamiętam, jak oni się nazywają kompletnie, ale to jest chyba lepsza opcja. Tribal Axe Throwers. Rzucacze toporów. Rzucacze toporów, takich jakkolwiek idiotycznie by to nie brzmiało. No, ale rzucają sobie srogo tymi tuporkami i dają chłopaki radę. Więc jest okej. Okay. Tutaj w ogóle baraki mamy zupełnie nowe, kompletnie nieulepszone. Z nimi też się trzeba trochę zająć. I tutaj tych panów jeszcze bym chciała trochę poulepszać, ale na razie nie mamy za co. Tego na razie to zostawimy. No kwiatki pożerajcie ich tam. Pięknie, dobry kwiatuszek. I ty mój, rzeczniutki. Gdybym cię mogła jakoś, nie wiem, nagrodzić, to bym cię nagrodziła, ale... Blackbeard! Czarnobrody. No i zażera mi ich, cholera jasna, i mu się życie odradza. Like a charm. Freedom! Tak. Zastanawiam się, czy jeśli ulepszę tą wieżę, to tutaj im to jakoś będzie lżej. No na razie wygląda to raczej słabo. Reinforce!
musicie sami przyznać. Zeżarło mi bohatera, rozumiecie? Przyszedł tam po prostu po raz pierwszy. Na sekundę, dosłownie na sekundę. I go zeżarło. To się po prostu... nie. Nie. Dlaczego? Co on im takiego zrobił? Nie, odejdź stąd. W ogóle nie podchodź tam. Wyprzony kwiat. A pewnie była trofka za to, żeby przejść level bez... bez takiego czegoś, że kwiat właśnie zażre jakiegoś mojego bohatera, albo rycerza, albo kogokolwiek. William. Dwóch Williamów. Mamy dwóch templariuszy Williamów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... okay. Bić te osy, bić. Pytanie, najpierw lepszyć to, czy to? Chyba to, nie? Dobra, dawać następnych. Nie będziemy się tu pieprzyć. Ani rozdrabniać. Tym bardziej, że jest to już 13 fala z 15. W ogóle nie zwracam ostatnio na to uwagi. Uuu, Gorillion. Okej. Okay. Damy sobie radę z nim. Ciekawe, jakie obrażenia dostanie, jak te trzy... A, bez strzału. Dobra. Słabiutki. Jak takie Yeti z pierwszej części właściwie, więc... na luzaku. Strasznie mi irytuje ten dźwięk tych magów, jak wysyłają te swoje tam pociski. I faktycznie dobrze zwróciliście uwagę, którymś tam odcinkiem, teraz sobie o tym przypomniałam, że dźwięki bohatera są bardzo słabej jakości. Nie o to nam teraz chodzi. Dobra, tu jest artyleria i tu jest artyleria. Są jedyne wieże, które mogę jeszcze... A, jeszcze baraki mogę ulepszyć. Dobra. Czyli to zrobimy w pierwszej kolejności. Baraki, a później jeszcze ta artyleria. Wtedy możemy się bawić ewentualnie w jakieś inne ulepszenia. Ale nie sądzę, żebyśmy chcieli się w nie bawić, bo pewnie już się skończy. Level. Tak, jakiś taki krótki mi się wydaje, kurczę. Nie wiem, czy słusznie, czy nie słusznie, ale okej. Okay. W ogóle ogarniacie, że tutaj siedzi na plecach tego goryla jakiś tam koleś i trzyma na wędce banana. No, po prostu masakra jest jakaś. Szkoda, że nie mogę mu zabrać tego banana, żeby zwariował i się na przykład zbuntował czy coś. Dobra, ulepszymy, może będzie za to jakaś trofka. Wstępnych proszę. Kogo my tu teraz mamy? Cały czas Morgan i Guybrush. Guybrush. Guybrusha też nie kojarzę z niczego. Widzicie, to takie jest nijakie. Czaję, że tam zdaje obszarowe jakieś pierdolenia. I nawet trofki za to nie było, o matko, ale bieda. Teraz mi po prostu szkoda. Złota na nich. Znowu z deszczu meteorytów nie korzystam, podczas gdybym mogła właściwie. No właśnie. Zrodził mi się bohater. Byłoby słabo, gdyby go zaraz coś zeżarło ponownie. Dobra, oni mają jakieś totemy generalnie, te jednostki. Oni mogą się odradzać, z kolei templariusze, korzystać ze świętego Graala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze my tu mamy? O, magowie mogą tornado przywoływać, słuchajcie. Jakiś taki silny
Blast. Też. Mniejsza, udało nam się przejść z 19 życiami, więc to jest tak bardzo dobry wynik. Po raz pierwszy właściwie chyba poszło nam coś nie tak. I pierwszy raz ktoś się przedostał dalej, ale daliśmy sobie radę jak zawsze. Flurry. Nie. Damy mu do życia upgrade. I na tym na razie poprzestaniemy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że weekend uważacie za udany. Ja zapewne za taki właśnie uważam, bo skoro dzisiaj jest niedziela, to pewnie wracam właśnie z Wrocławia. I cóż, widzimy się, słuchajcie, za tydzień ponownie w Kingdom Rush, a po Kingdom Rush zgodnie z zapowiedzią będziecie mieli okazję obejrzeć, mam nadzieję, pełny gameplay z Child of Light. Trzymajcie kciuki za mnie i za Kingdom Rush i do zobaczenia, mam nadzieję, już niebawem. Pa, pa.